Yo, z tej strony El Ambasador, wy jesteście moimi zajebistymi widzami. Ja witam was w 12 odcinku Let's Play'u. Albo zagrajmy w... Sorry, ale ciągle bawi mnie ta nazwa. Ale nie, ja jestem dziwny. Dobra, to jest Let's Play. Tak. Mieszkamy w Polsce, mówimy po angielsku. Nie, powinno być... Nie, patriotycznie raz jak powiedziałem, że jest Max Payne, no to ktoś pomyślał, że to jest my tak na serio mówimy. Że myślimy, że Payne to jest... Payne. Dobra, nieważne. 13 odcinek Max Payne 3. Radolf przy mnie. 360. Bardzo yo. Ładnie. Radolf przy mnie jeszcze raz. Yo. Yo. Ja, yo. Kiedy ja mówię yo, Radolf mówi... Yo. Kiedy ja mówię yo, Radolf mówi... Yo. 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 Jedziemy. Yo. Dobra. Jedziemy. Wiesz, w ostatnim odcinku mieliśmy małą retrospekcję. Max zwiedza sobie Muzeum Geografii kanału Panopanskiego, tak. Teraz Max postanowił sprawdzić, wiesz, sprawdzaliśmy już tak, stadion na Euro, znaczy na jakiś odpowiednik Euro w południowej Ameryce, sorry, nie znam się na piłce, na samochodach i na grach wideo. Na tych, Max zrobił tłumik. No. Czy ty zauważyłeś? Mówiłem o dupie Pasos jako o... Ja chyba coś przypadek nacisnąłem, dlatego coś uciekło, nie wiem, po prostu padł, mnie nie słucha. Wiesz, tak jak mówiłem, sprawdzaliśmy już jak wyglądają stadiony, jak wyglądają kluby i teraz sprawdzimy jak wygląda baza hotelowa na jak wiesz, imprezę, która mogłaby się odbywać w Brazylii. Jak widzimy, tutaj większość polskich hoteli niestety nie dorasta do tego standardu, więc jest gorzej, chciałem powiedzieć. Dlatego... Ojej. No, tutaj się dzieje coś złego. Wyrzucają worki, palą worki i tam są Radolf, co tam może być, Radolf, strzelaj. Śmieci. Jeśli z taki masz szacunek do, jeśli tak postrzegasz ludzkie ciało po śmierci, w porządku. Dobra, więc ruszamy dalej. Tutaj widzisz, można przyjrzeć się. Co tam jest, co było tam dokładnie, bo to jest jedna z tych znajdziek. Mhm. Bardzo tajemnicze. Max rzeczywiście wygra z tym tłumikiem cały czas. Wygra z tym tłumikiem i to jest bardzo oryginalny sposób. Tak jak mówiłem, Max, można by zrobić na przykład tłumik z Scotta, ale Max użył do tego jakieś butelki, tak, butelki. Ale chyba Scotta byłby lepszy. Scotta byłby lepszy. Tłumił, na pewno, lepiej tłumił, chociaż na początku by było tak miau, ale później by było, wiesz, wszystko by się rozeszło. Bardzo szybko. Bardzo szybko. Nie, ja naprawdę muszę wrócić kiedyś do tego Postala. Czy ja powiedziałem wcześniej, że to było w Portalu? Nie, na pewno nie. Aż tak źle mi nie idzie. Muszę kiedyś wrócić do Postala. Znaczy nigdy nie grałem w Postala, po prostu spróbować to. Czy jest naprawdę... Jeśli ktoś z was, drodzy widzowie, grał w... Postal chyba dwa, bo w dwójce było to. I może potwierdzić, że z kota można zrobić tłumik do strzelby. To bardzo proszę o komentarz, bo mnie to niesamowicie bawi. Nie wiem dlaczego, jestem jakimś strasznym sadystą. No co ty? Nie, tylko gram w brutalne gierki, więc co? O ci panowie, nie, nie, odejdźcie stąd, nie chcę was zabić. Przepraszam! O nie. Bum, bum, bum. Widzisz, on ma kamizelkę, a jeśli strzela w głowę, to od razu widzisz, ale podstawowa zasada, strzelaj w głowę. Tak jak mówiłem, znaczy, są potrzebne. Już nie, już zaczęliśmy, wiesz, imprezę. Max jest bardzo taki, on nie dotrzymuje słowa. On lubi, odsuń się, dobra. Wydaje nam się, że Max, wiesz, do końca tak chce być taki po cichaczu, jak Sam Fisher, inny 30-latek, który przeżywa kryzys wieku średniego. Max chyba nie ma 30 lat, nie? Max ma trochę chyba więcej, wiesz, nawet bym powiedział. Wiesz co, Radolf, jeszcze przyszła mi myśl pewna. Na nowe DLC? Nie. To już, wiesz, muszę ograniczyć moją płodność, wiesz, w tym kierunku, bo nie wystarczy na pieprzanie kolejnych let's playów z różnych gier, więc wiesz, tworzenie kolejnych DLC zostawiam sobie, wiesz, tak przy kawce na przykład. No już, no musiałem przeładować, sorry Radolf, jesteś bardzo do niecierpliwy, wiesz co, jak na no człowieka w swoim wieku. On się potknął, widzisz, padł mi na broń, panie sędzio, to było nieumyślne spowodowanie śmierci, po prostu się przewrócił. Dobra, ostrzegawczy strzał, już tutaj są jacyś, czy ja leżę? Czy... Miałeś butle, o, to było takie. Właśnie miałem butle, wiesz co, wykorzystam butle. Ten upadek tego poprzedniego... Był taki datek.
Dlaczego ja to zrobiłem? Nacisnąłem. Radem mówiłeś, o, masz butle! Masz butle! Dlaczego nie wykorzystałeś butli? Ale ambasadorem? Co ty robisz? Dlaczego nie wykorzystujesz butli? O! No tak, strzeliłem w butle i tak to się kończy. Rado, że jesteś złym człowiekiem, przez ciebie wydłuża nam się let's play. Koszta idą w górę zupełnie. Robiłem to specjalnie. Wiesz, dziewczyny, które zostały zamówione na taniec, muszą trochę poczekać, aż nagramy ten odcinek. Wiesz co, może mi się przypomnieć, o czym chciałem mówić w tym momencie, bo chciałem mówić o czymś ważnym, ale niestety gdzieś mi to... Butla. Butla mi całkowicie zaburzyła mój sposób rozumowania, ale na pewno mi się przypomni, jeśli wiesz, bo przemierzamy te same korytarze. Masz coś takiego, że na przykład nie wiesz, o czym chciałeś mówić, tak? Mhm. Albo co chciałeś komuś powiedzieć, ale w momencie, kiedy przechodzisz obok tego miejsca, gdzie ci to przyszło na myśl, tak, to coś się odblokowuje. Więc mniej więcej podejrzewam, że wielu ludzi to ma i przez... Każdy człowiek, ale ja przez większą część swojego życia myślałem, że to jest jakaś super moc i nie chciałem o tym mówić nikomu. Wiesz co, chyba mało amunicji. Muszę zacząć działać jak Max. Odsuń się. I nie chciałem o tym mówić. Też wydawało mi się, że mam super moc, że moje oczy potrafią patrzeć na coś przez, jakby przez mikroskop. Niestety to były coś na oku, jakiegoś dziwnego. Po prostu ciągle szukam swojej supermocy. Nie wiem, Radolf, ty masz jakąś swoją supermoc, której jeszcze nie odkryłeś? Czy czekasz na magiczne ugryzienie pająka? Mam nadzieję, że mam już tą supermoc, ale jeszcze jej nie odkryłem. No. Też miałem kilka takich motywów. Tak? Też ty myślałeś o tym? Długo? Dobra. Sorry. Nie, Max, to jest zamknięte? Dlaczego? To coś robię chyba źle. Wiesz co, nie lubię, z prawej strony kamera jest dużo, tak jak mówiłem już kilka razy, że wiesz co, chyba robię coś naprawdę źle. No. A no, o mój Boże, jestem idiotą. Naciśnij przycisk Max. Ej, czy to naprawdę było potrzebne? W sensie, że czy muszę naciskać ten przycisk, jeśli te drzwi się tak łatwo otwierają? Bo to ma urozmaicić gameplay. Wiesz co, mówisz jakby ci ktoś z Rockstar za to płacił. Dzień dobry, jestem Radolf. Dzisiaj mam dla was prezentację Maxa Payne'a 3. Wiem, mam strzelać. Do tego jestem w tym let's play. Let's play jest super amazing. I zakochacie się w tej grze. Ciągle się w niej strzela. Jest bardzo urozmaicona, możecie... Oj nie. Nie. Proszę. Dobra. Jestem w grze. No. O, Max, opala się świetle latarek z karabinów. Gin, szczurze. Słyszczu, dobra. Już. Mogę wstać, Radolf? Oczyściłeś? Tak, oczyściłem? Idź. Dobra. Okej. Okay, najwyżej coś się zabije. Okej, okay, panie Radolfie. Pan Radolf tutaj mówi. Wszystko, co ja mam robić, jak mam grać. Dzięki, Radolf, że pokazałeś mi Maxa Payne'a, bo... Inaczej nie wiedziałbym, że taka fajna gra powstała. To naprawdę Radolf gra w te wszystkie gry i on mi później mówi, że to jest naprawdę fajne. I on mnie uczy wszystkiego w grach. A to on nauczył mnie włączać konsolę na przykład. Na przykład. I zmieniać płyty. W tym był akurat bardzo dobry, bo pamiętam, że był na jednym takim zgrupowaniu, gdzie uczono zmieniać płyty. To było szkolenie na bezrobotnego zmieniać płyty. Tak miałem płyty. Tak, i wtedy poznałem Radolfa, powiedziałem: ej Radolf, słuchaj, wiesz co, ja tutaj będę nagrywał takie let's play'e na YouTube'a i potrzebuję kogoś dobrego, kto będzie mi fajnie zmieniał płyty, na przykład. Bo dużo gier, jak zauważyłeś, Radolf, ty doskonale o tym wiesz, bo studiowałeś, to przecież sam jest butla. Masz butlę, tylko uważaj na nią. Dobra, teraz chyba już powinno dać radę. I... Bum, 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 dobra. I mówiłem, i ty zresztą, Radolf, dobrze wiesz, że teraz gry są na kilku płytach DVD. No jasne. O mój Boże, wczytały się drzwi. No, to było straszne. I na przykład Wiesław drugi na Xboxa jest na dwóch płytach. Tak. Max Payne drugi jest na Xboxa na dwóch płytach. Tak. Więc naprawdę, jeśli wy, drodzy widzowie, nie wpadliście na ten pomysł, że Radolfa dają specjalnie do tych let's playów, żeby zmieniał płyty, to nie wiem, co wy robicie przez ten cały czas, jeśli tego jeszcze nie rozkminiliście, bo przecież to jest oczywiste. Więc jeśli gracie na Xboxie i nie macie człowieka, który mógłby zmieniać wam płyty,
Zadzwońcie do mnie. Nie, zadzwońcie do mnie, tak. Można do mnie zadzwonić, tak. Bo już, bo wyobrażam sobie, dobra, nieważne. No, albo napiszcie na YouTubie, tak. W komentarzach. W komentarzach, że chcę Radolfa do zmieniania płyt i możecie mu zapłacić, nie wiem, Radolf, w czym przyjmujesz pieniądze? Walutę, jaką walutę przyjmujesz? Nie wiem, co jest w Brazylii. Nie wiem, jakiś, może dolar? Może. Nie wiem. Nie wiem. Jakiś brazylijski. Nie wiem, strzelam, ale nie, możesz... Pasosami płacą. Albo, nie wiem, tak wiesz, ilością tych niewolników na przykład. O, na przykład. Ja powiem ci, że możesz też przyjmować, bardzo dobra jest zapłata w Desperadosach. Polecam. To jest nasz dobry przyjaciel Serrano. Poznajesz Serrano? Teraz jest trochę w gorszym stanie, niż go widziałeś po raz ostatni, więc może dlatego go nie poznałeś. Serrano to jest ten człowiek, który zorganizował porwanie... Fabien. I wiesz, on jest, wiesz, jeden z tych ludzi, którzy właśnie byli zaangażowani w to i widzieliśmy go wcześniej. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Co i w czym jeszcze? No nie wiem, w Desperadosach, jak mówiłem, dobra. W ziemniakach, bo możesz je łatwo przerabiać na frytki i sprzedawać jako frytki. Jeszcze w tostach. W tostach. Tosty są bardzo dobrym, wiesz, sposobem na odbieranie swojej zapłaty. Więc no nie wiem, no ja ci płacę na przykład w czym? Czym przypomnij, bo ja już zapomniałem, w czym ci płacę. Muszę zajść do umowy. Musisz zajść do umowy, rozliczymy się dopiero po... Tak, po skończonym let's playu, nie? Bo... Nie ma, ja wiesz, ja nigdy nie płacę z góry, więc... nie wiesz co, ja nie mam amunicji, co ja zrobiłem? Próbuję cię jakoś zareklamować, że jesteś dobrym, wiesz, znaleźć ci pracę, wiesz, poza tymi let's playami, a ty w ogóle nie informujesz mnie... Bo to nie... Tego nie ma zapisane, to nie jest zapisane w umowie człowieku. Żeby mi mówić, że mam mało amunicji, tak? Ja tylko ci płyty zmieniać. Tak, i mówi, z której strony strzelają, tak mniej więcej czasami, więc... Ale to już jest poza umową, robię to za darmo. W gratisie, tak? Tak. Rozumiem. Tak czasami nie zadziałam, no to nie możesz mieć do mnie żadnych pretensji. Sorry, Radov, po prostu wymagałem od ciebie za dużo i... No, to jest mi wstyd. Po prostu musimy napisać aneks do umowy. Tak. Dodatkowe... O, fuck! Sorry, stary, nie chciałem. Coś ci wyleciało z głowy. To było kilka tostów. Mój Boże, jaki super. No. Okej. Okay. Teraz mam trochę więcej amunicji, mogę, wiesz, strzelać do złych panów. Tutaj, Ralf, jak oceniasz stan kortu tenisowego? Bardzo dobry. Bardzo dobry. Myślę, że... Mistrzostwa mogą tu rozgrywać. Na pewno lepiej niż w Polsce. O nie, tam są ludzie. I strzelają. I strzelają. Dobra, pan tutaj padł. O, chyba ze złej strony się przyczepiłem do tego. Dobra, przeładuję. To jest bardzo dobre. Wiesz, to wygląda jak, nie wiem, jakiś karabin taki szybkostrzelny, coś takiego. No. A naprawdę to jest shotgun. To jest strzelba. Aha. Więc jak widzisz, panowie są tutaj na hita. Bardzo fajna broń. Spoko. Tak. O, nie, o, nie, zarłem w to. No, skąd się? A dziwne, że Max ma jeszcze wszystkie zęby. Jak on tak rozbija się. To nie ma protezy, wiesz, takie. O, dobra. O, to był jeden z tych fajniejszych ujęć, kiedy mogę sobie poglądać, wiesz, Maxa w pełnej klasie, kiedy napieprzał. Zostały ci cztery naboje. Cztery naboje? Dobra. Dzięki, Radov, teraz będziesz moim... Zobacz, teraz mam już 8. Uwaga, czekajcie, gdzieś tu coś mi mignęło. Widziałeś tu jakieś pianino po drodze, czy nie? Nie wiem. Chyba jeszcze nie. Wiesz co, bo mniej więcej chyba w tym etapie
jest tam to... coś świeciło z tyłu? O, jest właśnie, to jest to pianino. Ja nie będę na nim grał, ale zwróćcie uwagę, bo to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy Max gra ten cały motyw przewodni z Maxa Payne'a. Aha, i udaje mu się. I bo wiesz, Max już przestał pić, przestał ćpać. Zaczyna mu wychodzić w życiu. Pan tutaj pakuje organy jeszcze gdzieś do foliówki. Na wynos poproszę, tak, dwie wątroby. Jedno płucko. Jedno płucko i trochę krwi, ze 2 litry krwi. Tutaj okazuje się, że panowie tutaj przerabiali, był po prostu czarny rynek handlem. Handlowali po prostu ludzkimi organami. No. Co zrobi Max? No Max odda sprawiedliwość w ręce ludu, który został pokrzywdzony. Iż Max nie przyjmuje pieniędzy tutaj. Pieniądze we krwi. Biednych ludzi. Uwaga, kto wchodzi? Serrano. Serrano. No, ten... No, w tym momencie mogłoby się pojawić tłumaczenie z portugalskiego na angielski na przykład, albo na polski. Jeśli to jest polska wersja językowa, bo chciałbym wiedzieć, o czym mówię. Właśnie, jak to jest z tymi wersjami językowymi? Z tymi płytami i z tym wszystkim. Znaczy nie z płytami, tylko z tym patchem. Nie wiem, bo właśnie to mnie ciekawi, bo jakoś nie słyszałem o tym, żeby się już pojawił po polsku ten patch. Aha. A nikt mi nie dał znać w komentarzach nic takiego, bo polska wersja językowa na pewno jest na PC, day one. Wiesz, przy starcie już było wszystko po polsku. A ta konsolowa... Nic naprawdę, wiesz, starałem się śledzić jakieś newsy na ten temat, ale nie miałem żadnych informacji. Może trochę, wiesz, zaniedbałem ten temat, nie śledziłem dość dobrze, bo jak wszyscy doskonale wiecie, moja wersja Maxa Payne'a jest całkowicie po angielsku. Nie wytrzymałem. Musiałem kupić dzień wcześniej, żeby pograć po angielsku, zagrać po angielsku. I nigdy nie móc kupić, ściągnąć. Patcha polonizującego. Tak. Straszne jest to. Ojej. Max będzie wysadzał, bo to wiesz, świątynia zła. Takie hotele, to wiesz, znasz jakąś straszną historię z hotelem w tle? Straszną historię? Chyba poznałem. Teraz? Ale widzę, że jesteś dzieckiem szczęścia i nie znasz strasznych historii z hotelami. Teraz Max, zobacz. Zobacz, co ma Max. Radol ma kultową torbę na ramię. Mm-hmm. So hipster. Człowieku, level lansu w niektórych miejscach. Jakby nie tutaj stał, to nie wybuchnie przypadkiem. Nie, bo Max kontroluje wszystko. Aha. Jakbyś miał taką zajebistą torbę na ramię, wtedy byś kontrolował C4 we wszystkich dzielnicach São Paulo. Okay. To jest jeden z featuresów, które dorzucają do tej torby. I jeszcze możesz schować tam kanapki i ci nie zwiędnie. Znaczy, nie popsują się. Nie zwiędnie. Nic. No, więc ta torba Maxa jest bardzo taka pojemna. On wyjmuje kolejne ładunki C4 zupełnie, wiesz, tak, jest bez dna. Może to jest jakaś magiczna torba? Może. Bez dna. No i widzisz, no, by było zbyt pięknie, gdyby Max tak zupełnie bez większych problemów, wiesz, wysadził cały hotel i... Teraz się pobawię w pana skradacza. O nie, chyba wszystko poszło się walić. Chyba nie. A? Strzeli się? Może im poświecę? Nie, już wiedzą, że tu jestem. Dobra. Nie, to jest dosyć niezbyt wygodne miejsce, więc się skitram tutaj. Przypomniało mi się! Radolf! Co? Przypomniało mi się! Pamiętasz, jak mówiłem, że... No, dobra, teraz pamiętasz rozdział, nie wiem, 4 albo 5, kiedy Max jest na tych mokradłach całych, na bagnach? Pamiętam. Mówiłem, pamiętasz tych typów przy ciężarówce, którzy tam rozładowują coś na jakimś takim nabrzeżu, jakoś na początku? No, coś mi się kojarzy. I mówiłem, że nie można ich obejść jakoś, wiesz, po cichu, że nie można tego załatwić po cichu, tylko musisz wejść w strzelaninę i... No. Znaczy rozpocząć strzelaninę i wyjdą... Więcej ludzi wyjdzie, nie wiem, z jakiegoś tam, z jakichś drzwi, czy z jakiegoś rogu. No. Okazuje się, że możesz załatwić to po cichu. Wow. No, byłem w wielkim szoku i pewnie niektórzy na to zwrócili uwagę już wcześniej, tylko że nie chcieli mi dawać znać w komentarzach, bo... Tu musisz było ładunek przykleić, czy nie? Nie, to jest wszystko załatwione i na następne piętro. Tutaj, zobacz, są snajperzy, list snajperzy.
Max chwyta snajperkę i będziemy mogli sobie postrzelać. Bo w tej misji z Passos tak naprawdę to była taka... Znaczy zawsze są te elementy snajperskie są takie trochę na szynach, bo już tutaj jest tylko jedno miejsce. Znaczy mogę wziąć dalej tą snajperkę, nie? Bo w tej misji, kiedy osłanialiśmy Passos, tylko w tym miejscu mogłem z niej strzelać. I używać, a tutaj będę mógł sobie ją zabrać dalej. Dobra, już chyba po tym panie. Tam już. Jeszcze, czekaj, wróciliśmy się. A nie, bo ja w ogóle gdzieś celowałem niżej. W nóżkę? Może w klanko? No dalej. Może jeszcze drugie klanko? Jestem sadysta. Dobra, wiesz co? Tutaj panu główka? Nie, ramię jedno, drugie, a drugie nie trafiłem. Derpa. Tam jeszcze cię schował. No jeszcze. No to teraz co, główka? No dalej. No to... Aż czapka spadła. Czapki z głów. Suchar powtórny. No. Suchar wrócił. Mógłby być achievement z tym związany. Czapki z głów? Tak, no. Tak by się nazywał, tak czapki się z głów? Radolf, jeśli jedno, to... z moje, jeśli jedno z moich DLC wejdzie na rynek, to obiecuję ci, że będzie taki achievement. Okej? Okej. Okay? Okay. Okay. O nie! Dlaczego ja mam tą broń? Czekaj, może uda się tak strzelić. Nie, chyba nie. Co ja robię? Nie, wiesz co? Ja się skitam tutaj. W ogóle zmienię. To jest bardzo... Nie! Max, co ty robisz? Lecie kropną, no. Nie, łyknę sobie painkillerka, rozumiesz. No tak jak mówiłem, to strzelanie ze snajperki jest tutaj dosyć... Wiesz no, snajperka jest wykorzystywana, wiesz, na jakieś większe odległości. No. A to jest bardzo barka. Ciasno. Barka w zwarciu. Barku, tak. W zwarciu. Tak się chyba nazywa ten nowy... Nowy dodatek do... Do Battlefielda. Do Battleshrota. Aż Battlefielda. Nie, ja jestem... Wiernym byłem swego czasu wiernym graczem Battlefielda, tak? No. W pewnym momencie mi to przeszło. Nie mówię, że gra jest zła. Dostał w łokieć. Dobra. Uff. Dobra, mogę wstać. Koniec zapalania, trzeba ruszyć, wiesz, do pracy. Nie, Max, ja chcę zebrać broń, bo wiem, że więcej tych pajaców wyskoczy za chwilę, więc... Dobra, tutaj sobie naładuję. Amo. Dobra, Max, montuj. To już będzie czwarty ładunek, który Max wyciąga z tej torby. Więc... A ile ich wyciągnie? Oj, jest 6 chyba. Oj. Albo więcej jeszcze. Jeszcze idą. No on, nie, oni są bardzo, wiesz, oni są bardzo ciekawi, co tu Max robi. I... Nie wiedzą, że ciekawy w to pierwszy stopień. Do śmierci. W tym przypadku. Nie chcę mi się tam do nich wychodzić, bo mam mało życia. Oni się po prostu będą... Nie możemy się zgrać jakoś z tym panem za tą zasłoną. No dalej. Nie ty! Nie ty! Schowaj się, nie chcę, żebyś do mnie strzelał. Ty! Dobrze, chodź. Dobra. Ciemięty. Można ruszyć dalej. Chyba łyknę tego painkillera, wiesz, Radot? Może na jakieś slow-mo sobie zapodam. O! Nie uciekniesz! Masz. Uff. Dobra. Przeładowane. Można montować kolejne ładunki wybuchowe. Dobra. Piąty, liczysz wyraźnie. Znaczy dobrze. Wyraźnie. Wyraźnie, ja tutaj próbuję zmienić. No tam szczelby fajno. Będą szli, czy? No muszą przyjść, no inaczej to by nie było tak fajne. Nie, chyba mnie oszukali, wiesz. Czy to był to? Nie, to już jest tak, zajęty słup. Szukajmy dalej, Radolf. Tamten jest zajęty. A tam nie było jeszcze jednego za tobą przypadkiem? Tam jest? Dobra, to idziemy. A, ktoś jest, bo słyszę głosy. Słychać strzały. I to jest szósty? Chyba tak. Dobra, jest szósty. Nie wiem zupełnie jak... A wiesz co, ja nigdy nie ogarniałem jak działa C4. Czy gdyby na przykład ktoś strzelił w ten ładunek, to by wszystko wyleciało? Czy by wyleciało? Tak. Ja nie wiem, też nie wiem. Czy to tylko działa tak na pilot? Ale chyba nie. Pewnie da się to jakoś wysadzić, ale pewnie tylko pojedyncze ładunki, a nie wszystkie. No. Więc Max ma teraz, wiesz, pilot, ma władzę, pamiętajcie, podstawowa zasada oglądania telewizji z rodziną. Suchar. Muszę sobie wstawić taki dźwięk na suchar chyba w tych let's playach wszystkich, że kiedy jest suchar, to będzie takie badum. Albo ty, Radolf, musisz robić badum. Mówisz? Będzie taniej, bo dobra. Ja wtedy muszę oglądać ten let's play. To następny adek do umowy. Następny adek do umowy, więc teraz, Radolf, pilnuj się. Proszę cię, rób badum, kiedy trzeba robić badum. Dobra.
Bedmont. O, i znowu jest ta sytuacja, w której tak naprawdę nie da się nic komentować, bo... Bo stoją i gadają. No właśnie. A nie chcę mi się napisów czytać. No, no Max tutaj, wiesz, mówi, że don't give a fuck, nie? Że no. Ma w dupie, jeśli strzelicie we mnie, to ja odpalę wszystko i pójdzie się walić, a wy... pójdziecie się walić razem ze mną. Mm. Bez skarży. No Radolf. Badum. Max jest zupełnie oburzony tym, że można sprzedawać jakieś ludzkie organy na czarnym rynku. Jakby nigdy nie czytał żadnego artykułu o tym, że jakiś dzieciak w Chinach sprzedał sobie nerkę za iPada. Więc... Nie wiem, może, no, może oni... Nie miał czasu czytać przecież, on dopiero... Wow. Max stwierdził, że fuck this shit, odpalę gówno, więc ruszam dalej. Ta sekwencja jest bardzo irytująca na jakichś wyższych poziomach i kiedy masz zapodany... wiesz, takie... Nie masz softlocka, tak? No nie masz softlocka, tylko musisz sobie samemu wszystko tutaj już machać. Jest dużo przeciwników i chyba się trzeba... Tak troszkę spieszyć, ponieważ... Bum? Nie wszedł hedzik. No dobra, to ja idę dalej. To masz jeszcze jednego za tym. No to co ja sobie... Skoczę ładnie. Nie, dlaczego akurat na kamizelkę kulotę? Dobra, skończył się. Wow, proszę, nie na mnie. Wiesz co, chyba trzeba tutaj. No. Dziadu, no, przestań do mnie strzelać. Już po nim? Nie wiem. Dobra. Jeszcze chyba. Nie, on po prostu tak długo upadał, nie? Bo dostał strzał od Maxa Payne'a. Mhm. Czasami ci przeciwnicy upadają zdecydowanie za długo. I ma się wrażenie, że oni jeszcze żyją. Wow! To było dobre. Jebło. Ruszamy dalej. Ja wiem, że jest jeszcze jeden pan. Ja się tutaj już wiesz. Co on leży? Co to było? Backflip! Radolf, to jest nowa szkoła breakdance. Jeśli chcesz dobrze się bujać na parkietach, to musisz... Mój Boże, ta rana wygląda strasznie. Daj, może spróbuję ją opatrzeć. O nie, sorry. Max Payne! Nie wiesz co, tutaj muszę chyba odpalić jakiś skrypt. Okej, udało mi się odpalić skrypt, mogę wrócić za murek. To jest też... O, fuck, pan spadł. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby pan spadł. To jest też achievement za to, żeby machnąć headshota na tej sekwencji, generalnie. Aha, po prostu. No, bo trudność polega na tym teoretycznie, że są jakieś wstrząsy. Ten pan jest mega denerwujący, bo widzisz... Będzie kiedy się... Minibus, tak? Tak, kolejny minibus, kiedy zaczyna się taka scenka. Pomimo tego, że byłeś za, wiesz, za murkiem, to jesteś znowu tak jakby przed nim i musisz do niego strzelać. Ja miałem z nim na początku spore problemy, ale chyba myślę, że kiedy straci pan czapkę, to no, to już będzie po nim. Na wyższych poziomach jest trudniej, zwykle. No to w sumie można na nim wbić achievementa, czy nie? Nie jestem pewien, bo mi się udało albo wbić. Ja zupełnie o tym nie wiedziałem, że coś takiego jest, znaczy taki achievement. Gdzieś przechodziłem tą sekwencję za pierwszym razem i gdzieś tam przy okazji mi wpadło. Myślę, że na nim można odbić sobie tego achievementa. O! Ktoś tam przyszedł z pomocą. Kto? Pasos! To the rescue. Jak Robin przybywa, żeby uratować w ostatnim momencie Batmana. Tak, Pasos przybył, żeby uratować w ostatnim momencie Maxa. To się nazywa Radolf, prawdziwa męska przyjaźń, więc... Mówisz, że on nie wywinie mu numeru? Nie. Pasos, on od początku był dobry. On tak wyszło. I w tym wszystkim złym, co byliśmy do tej pory świadkami, w tych wszystkich złych wydarzeniach typu sprzedawanie ludzkich organów, kobiety chodzące po ścianach i inne takie, to nie była wina Pasos. No, Pasos był tylko tam, wiesz, zupełnie przez przypadek. Kolejna, wiesz, ofiara zaistniałej sytuacji.
Naprawdę chciał dobrze dla Maxa. I widzisz, teraz odlatują razem w stronę zachodzącego słońca i walącego, i uciekają więc z walącego się hotelu, więc bardzo romantyczna scena. Kolejna romantyczna scena, wiesz, z cudownego romansu Pasosa i Maxa. I to jest koniec. Tak. To jest koniec, Radolf. To jest koniec. Odcinek 12 za nami. No. Tak. Miłość Pasosa i Maxa wróciła znowu na normalne tory. Ich gejowski romans trwa. Trójkąt. Taki bromance. Bromance dobrze brzmi. Lepiej niż gejowski romans. Wszystko no. Lepiej brzmi niż gejowski romans. Okej, więc dzięki za obejrzenie 13 będzie następny. 12 odcinka Let's Play z Maxa Payne'a 3 na Xboxa 360. Tak. A pewnie też na następnego Xboxa będzie można w niego zagrać, jeśli będzie też ta kompatybilność. Ale no. To będziemy o tym rozmawiać przy innej okoliczności, prawda, Radolf? No tak. Przy jakimś obiadku. Jak zazwyczaj rozmawiamy o przyszłych generacjach, to przy obiedzie. Dobra, nieważne. 12 odcinek za nami. Wy byliście zajebistymi widzami. Jak zwykle zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania i udostępniania. Dodam, że poza YouTube'em, gdzie normalnie egzystuję i wysyłacie mi czasem wiadomości, za co dzięki. Możecie zostawić też komentarz przy kanale albo po prostu napisać: ej, Lambasadore, chujowy let's play. Ja napiszę spoko. Możecie też to napisać w... gdzie, Radolf? Na Twitterze. Tak, i ja wtedy odpiszę też spoko. Na Facebooku też napiszę, że spoko. I Xbox Live. Też napiszę, że spoko. No. Bo doceniam feedback. I przynajmniej piszę, że jest spoko. Okej, okay, yo. Yo.